Cześć wszystkim, witam na kanale Tajemnice Kryptowalut. Słuchajcie, to co wczoraj się wydarzyło, myślę, że naprawdę tutaj, jeżeli ktoś był w stanie to przewidzieć, był w stanie tutaj z tym trafić, no to stawiam dobre piwo, bo myślę, że to było naprawdę coś niesamowitego. Mianowicie, analityk Bloomberga stwierdził, że szanse na zatwierdzenie Ethereum Spot ETF-a zwiększyły się aż do 75%. I z tego tytułu mamy falę pozytywnych newsów, falę wzrostów, to są z wczoraj 3,5 tysiąca na Ethereum, ponad 70 tysięcy na Bitcoinie. No i to będą dzisiaj tematy dzisiejszego odcinka, także chwila ogłoszeń dla Was i zapraszam, bo będzie o czym mówić. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Cashify, sieć kantorów kryptowalut, dzięki której z aplikacji Dotbiz zakupisz kryptowaluty w ponad 11 tysiącach punktów w Polsce. A na hasło Tajemnice Kryptowalut otrzymasz zniżkę. Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice Kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Okej, a więc zacznijmy od tego, że omówimy sobie to jakże wzniosłe wydarzenie. Zwróćcie uwagę, będę się tutaj jakby posługiwał wykresem z TradingView i Watcher Guru, bo myślę, że najlepiej odwzorowuje tą wczorajszą sytuację. A więc tak, mieliśmy wzrosty, powolne wzrosty gdzieś tam na Bitcoinie, obserwowaliśmy to i w pewnym momencie napłynęła do nas oto informacja, która już ma 15 godzin, to co powiedziałem w wejściówce, że analityk Bloomberga stwierdził, że po prostu tutaj szansa na zatwierdzenie tych ETF-ów wzrasta z 25% do 75%, co zaowocowało nam przeogromnymi, słuchajcie, wzrostami na Bitcoinie, tak, tutaj to jest mój wykres, do którego za chwilę będę się odnosił, ale tylko wczoraj zrobiliśmy wzrost z 66, no a tak naprawdę 71, nawet ponad 70, grubo ponad 71 tysięcy dolarów na Bitcoinie. Ethereum to już w ogóle, no bo ten cały news dotyczył Ethereum, tutaj była świeca bardzo mocna, bo tak naprawdę o 700 dolarów na samym Etherze w ciągu, no powiedzmy, niecałej doby, więc coś niesamowitego, tym bardziej, że ETF-y tak naprawdę mamy tutaj już za rogiem, tak jak widzicie w moich rozpiskach. No i teraz pytanie, czy nie będzie jakiegoś dementi za chwilę, czy faktycznie te ETF-y zostaną zatwierdzone. Jeżeli zostaną zatwierdzone, to super, ale jeżeli będzie dementi, no to może być tak, że za chwilę będziemy mieli jeszcze jakiś zjazd, czego bym oczywiście nie chciał. Wolałbym, żeby to już sobie naturalnie tutaj rosło i żeby było przyjemnie. Oczywiście zaraz za tymi wzrostami pojawia się fala pozytywnych newsów, tak? Tutaj, że BlackRockowy Spot ETF jakby zalicza 1,2 miliarda dolarów wolumenu. No i generalnie dużo, dużo pozytywnych informacji, co po raz kolejny potwierdza moją teorię, że to wszystko było, powiedzmy, w pewien sposób poukładane. Zwróćcie uwagę, że ja wiem, że to może brzmi jak teoria spiskowa, ale no, zasadniczo bardzo dużo w niej prawdy. Zwróćcie uwagę, że ja jakiś czas temu mówiłem, że ten atak Iranu na Izrael jest dołkiem. Tak, później mieliśmy pogłębienie dołka w tym miejscu, gdzie spadliśmy w pewnym momencie na tam 57 tysięcy, to zwróćcie uwagę, to trwało chwilę, mało kto to wyłapał, w tym momencie już była nuda na rynku, stąd już ludzie się jakby nie obserwowali tego wykresu i teraz się budzą. Wczoraj dostawałem wiadomości, co się dzieje z krypto, bo nagle zaczęło rosnąć. No właśnie to. Ja to czytam tak, że dobra, no to był dołek, ale tutaj taki newsowo, no to tutaj bym widział ten dołek, właśnie ten konflikt, powiedzmy, który już chyba też został zażegnany, a pogłębienie tego dołka to było tutaj na wycięcie ostatnich po prostu longujących. No i tak naprawdę od tamtej pory zaczęła nam się jazda do góry. Jakby tak liczyć, no to na prawie 15, dobrze liczenie, prawie, no tak, no prawie 15 tysięcy do góry polecieliśmy, mniej więcej. Więc no to jest grubo. I teraz tak. Jako, że te ETF-y na Ethereum będą tuż za rogiem, są tuż przed nami, pytanie, czy nie pojawi się jakieś dementi za chwilę, ale ja myślę, że sytuacja, która mówiła, że Ethereum ETF-y nie zostaną zatwierdzone, ona już była na rynku. A tutaj już ludzie wykrwawiali się z tego Ethereum, ja już słyszałem bardzo złe prognozy odnośnie Ethereum, nie mam tego tutaj niestety zapisanego, no też nie uważałem i nie dodałem tego, ale były już złe prognozy, że Ethereum to w ogóle do piekła i tak dalej, więc no to się w tym momencie nie potwierdziło, słuchajcie. Jednakże
ta informacja, że tego ETF-u nie będzie, uważam, że jest już, była już jakby w rynku. I teraz te wybicie, co było totalnie niespodziewana ta informacja, no bo to jest centralnie odwrócenie kart, odwrócenie po prostu, można powiedzieć, historii, ale jeszcze moim zdaniem tutaj uważajmy, bo może się coś dziwnego wydarzyć. Jeżeli też, zwróćcie uwagę, jeżeli też ETF-y na Ethereum się zatwierdzą, no to być może wydarzy się to, co wydarzyło się na Bitcoinie. Ogromny kapitał popłynie do Ethereum i będą jeszcze większe wzrosty, chociaż przy samych zatwierdzeniu ETF-ów mogą być jeszcze jakieś tutaj, powiedzmy, zjazdy, ale później myślę, że jeżeli to się faktycznie potwierdzi i one zostaną zatwierdzone, no to tylko do góry, up only, nie? I tutaj stawiam naprawdę duże piwo, jeżeli ktoś był pewien, że te ETF-y będą zatwierdzone i grał pod to, bo to jest, myślę, że takich osób było bardzo, bardzo mało już. Niektórzy tutaj naprawdę zwątpili w te ETF-y, no bo jednak Ethereum a Bitcoin, no to są jednak dwie różne rzeczy. Ale super. Zwróćcie też uwagę, że wykresy AI w dużej mierze są w bardzo podobny sposób zrobione. Tutaj mamy PAL, tutaj mamy 0x0, to w ogóle jest 1 do 1, nie? PAL i 0x0 to jest 1 do 1 wykres wygląda. TAO również tutaj, no jakby te wykresy układają się na zasadzie takiej, że o, za chwilę polecimy do góry. Przynajmniej ja to tak czytam i być może właśnie tak się wydarzy. Na temat AI, na temat sztucznej inteligencji zrobię jeszcze oddzielny materiał, bo też widziałem, że na Twitterze dużo osób mnie pytało o to, więc na pewno będę chciał się do tego odnieść, będę chciał o tym z Wami porozmawiać, powiedzieć, co ja o tym myślę i jakie coiny wybieram na swoje rozgrywki. Ten materiał pewnie ukaże się w tym tygodniu. Także myślę, że będzie dosyć interesująco. Jeśli chodzi właśnie jeszcze o Bitcoina, no faza konsolidacji, tutaj czas konsolidacji już no, był dosyć duży za nami, więc myślę, że no załóżmy, że ten szczyt był wybity powiedzmy w marcu, 14 marca. W tym momencie mamy powiedzmy tam końcówkę maja, marzec, kwiecień, maj, 3 miesiące. No myślę, że to może już być ten czas gdzieś tam powolnych wzrostów, a może nie tak powolnych, może właśnie takich gwałtownych. Jednakże tutaj jeszcze się nastawiałem na to, że będziemy mieli skrajny pesymizm przez wakacje, no ale ta historia z tymi ETF-ami może odwrócić to wszystko. Zobaczymy za kilka dni tak naprawdę, co się tutaj wydarzy. No myślę, że będzie dosyć gorąco, więc trzymajcie rękę na pulsie. A my przechodzimy teraz do informacji ze świata krypto, bo będzie też kilka fajnych rzeczy, na których można zarobić pieniądze i to w przyjemny sposób. Także przechodzimy dalej. Okej, słuchajcie, szybkie ogłoszenie. Jeżeli jakimś cudem jeszcze nie macie konta na PrimeXBT, to polecam to zrobić i założyć z linku w opisie tego filmu. Z racji tego, że PrimeXBT to jest jedyna giełda, która jednocześnie ma w swojej ofercie tutaj CFD Trading, czyli S&P 500 akcje różnego rodzaju, złoto, ropę i inne rynki, oraz jednocześnie rynek krypto, czyli nasz rynek. W jednym miejscu macie tak naprawdę wszystko. Oprócz tego są bonusy dla nowych użytkowników do pewnej kwoty, a jest to duża kwota na moment nagrywania tego filmu. Nie potrzeba KYC, więc jest to giełda, która zdecydowanie spełnia wymagania. Link w opisie tego filmu. Okej, a więc zacznijmy od tego, jak Vitalik cieszy się z wczorajszych informacji związanych ze zwiększeniem się szansy na Ethereum spot ETF-a. No właśnie tak się cieszy, także myślę, że pozytywne nastroje. Okej, a teraz przechodzimy dalej. Metalcore. Słuchajcie, Metalcore tutaj, można powiedzieć, zebrano 36 milionów marksów, czyli tak mocno ludzie farmili, żeby aż tyle zrobić. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj setki tysięcy graczy było na pokładzie, więc fajnie. No i tutaj dla osób, z tego co widziałem, tabelę dla top 1000 ma być airdrop, więc zobaczymy, jak duży będzie ten airdrop. Ja mam nadzieję, że obecną koniunkturę na rynku oni wykorzystają i będą chcieli rozdystrybuować właśnie airdropa dla graczy za granie. No właśnie, i teraz w co będziemy grać dalej? Star Heroes dzisiaj startuje, dzisiaj, czyli 21 maja startuje swój Alpha Access, tak można powiedzieć, tak, i jest tutaj oficjalnie Play to Airdrop. W materiale, w linku pod tym filmem zostawiam dla Was link do Star Heroes. Tam możecie się po prostu zarejestrować, możecie pobrać tą grę i rozpocząć swoją rozgrywkę. A ja tutaj Wam zapowiem, że prawdopodobnie będę robił tak jak w przypadku Metalcore'a, tak samo z Star Heroes zrobię dla Was materiał, jak grać, chociaż na polskim rynku to jest raczej nic nowego, jak w to grać, ale mimo wszystko ten materiał się pojawi.
jak grać, o co chodzi w tej grze i jak można się tutaj wystawić na potencjalny airdrop oraz jak czerpać fan właśnie z tej gry. Także póki co zarejestrujcie się i odpalajcie, a wkrótce więcej wskazówek ode mnie już na tym kanale. AI Summer. AI Summer to jest coś, o czym coraz mocniej się mówi. Jak wpisuję tego hashtaga na Twitterze, to pojawia nam się bardzo dużo różnych wpisów o tym AI Summer. No i widać generalnie, że ta narracja ma prawo się gdzieś tam ziścić, tak? Z tego względu, że ja o tym gdzieś pisałem w ostatnim czasie. Jest kilka nadchodzących wydarzeń przed nami tutaj, mianowicie ChatGPT, i tutaj plotki mówią o tym, że właśnie piąta wersja ChatGPT ma pojawić się w lecie 2024, summer 2024, ale nie ma dokładnej daty kiedy, więc zakładam, że póki co jest kupywanie plotek, potem będzie może sprzedaż faktów, ale póki co działa to na tej zasadzie, że ludzie skupują AI, też moje wallety, pod które zwykle gram, Smart Money, też skupują różne tokeny AI. Widać, że układają się pod tą narrację, bo wydaje mi się, że jak zostanie podana data, przykładowo, nie wiem, strzelam, niech to będzie 1 sierpnia z tym czatem GPT, to pod to mogą być bardzo mocne wzrosty na AI. Wynik Nvidia, no to teraz, jutro właściwie jest ten wynik Nvidia i tutaj też mówi się o tym, że będą bardzo korzystne te wyniki. No i mówi się coraz więcej o tym, że Apple wypuści swoje AI na przełomie właśnie lata, jesieni. Microsoft tworzy fundusz dla sztucznej inteligencji. Także zwróćcie uwagę, że bardzo dużo rzeczy kręci się wokół sztucznej inteligencji i żadna z tych rzeczy nie dotyczy krypto, to są czynniki zewnętrzne. Więc to jest coś bardzo, bardzo dużego, bo tak naprawdę tutaj sky is the limit. Tutaj naprawdę mogą się dziać rzeczy bajeczne, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję w krypto. Więc to jest oczywiście trend i narracja, na której będzie można po raz kolejny bardzo dobrze zarobić. Oczywiście nie zakochujemy się, bo to jest też narracja, która przeminie, jednakże tutaj no, myślę, że jeszcze chwilę to potrwa. A na temat sztucznej inteligencji również będzie materiał, prawdopodobnie w tym tygodniu na naszym kanale. Gala Games hackowana. Słuchajcie, Gala Games, tak ogromny projekt wczoraj zaliczył exploita na 200 milionów dolarów. Tak, tyle ukradli hakerzy dla Gala Games. To też pokazuje, jak mało zabezpieczone są, można powiedzieć, projekty krypto, bo Gala Games nie jest pierwszym i spodziewam się, że nie ostatnim projektem, który został zhakowany. Myślę, że krypto to jest akurat raj dla hakerów, bo no, te kwoty są po prostu porażające. Nie mówię, że w realnym świecie są też mniejsze, ale no, naprawdę te kwoty są porażające, a tak naprawdę słyszeliście kiedyś, żeby kogoś złapali za to? Nie. Czasami słyszałem o przypadkach, gdzie haker łaskawie, bo miał taki kaprys, oddał środki albo część środków, ale żeby po prostu oddali całość, albo kogoś złapali, to ja się raczej nie spotkałem, chociaż być może były jakieś przypadki. Oczywiście też na pewno mają problem z upłynieniem tych środków, bo te wallety z automatu są blacklistowane, no ale samo to, że ludzie stracili pieniądze, nie napawa optymizmem. Także to pokazuje, że nawet największe projekty mogą ucierpieć właśnie z takiego powodu, z powodu exploita, z powodu jakiejś dziury w systemie i tak dalej, więc no tak naprawdę chciałbym powiedzieć, że uważajcie, ale nie możecie się jakby na to przygotować, bo to może dotyczyć każdego projektu i nie macie na to żadnego wpływu, więc no, z tym was tak naprawdę tylko zostawię. Okej, kolejna sprawa, zwróćcie uwagę, że już coraz więcej mówi się na temat nadchodzącego alt seasonu. Nadchodzącego alt seasonu to jest oczywiście jakby pokazowy tweet, ale takich tweetów znajdziecie dużo, dużo więcej, tak? Mówiących o tym, że alt season jest dopiero przed nami, mówiących o tym, że prawdziwe rajdy są dopiero przed nami. Zwróćcie uwagę, że w tym cyklu bardzo mocno dominują też memcoiny, jest ta memiczność bardzo mocno rozgrywana, także dzieje się bardzo, bardzo ciekawie, bo szczerze mówiąc ludzie jakby doszli do wniosku, że nawet te najlepsze projekty, projekty z potencjałem, z projekty, które coś faktycznie robią, no to jest bez sensu w to inwestować, bo memy robią większy zysk, tak? A nie ma tutaj jakiejś inflacji. No przykład dobry jest Atomu. Atom bardzo dobry projekt, bardzo dobra technologia, a gryzie ziemię. A memy, nowe memy, które wychodzą na rynek, bardzo mocno rosną i dają zarabiać, więc to jest po prostu no szaleństwo tego rynku, ale taki on właśnie jest i trzeba to zaakceptować. Dajcie znać przy okazji, czy macie swój worek memów i jeżeli macie, to jakie coiny macie w tym worku memów w komentarzu. Myślę, że to też będzie ciekawie.
Oczywiście, tak jak mówię, tutaj ten tweet jest poglądowy, który opisuje daną sytuację. Nie zachęcam do kupowania żadnego z tych projektów. Chyba że akurat Ci się podoba, no to sobie kupuj, to jest Twoja decyzja, ale nie taki był przekaz po prostu w tym momencie. Okej, także słuchajcie, jest pozytywnych informacji trochę, nawet sporo. Star Heroes będziemy odpalać, słuchajcie, tak? AI jest tutaj na horyzoncie, tak? Metalcore wkrótce rozda airdropa. No i najważniejsze, Vitalik się cieszy tym, co zaszło na Ethereum. Jeżeli mój kanał Ci się podoba, łapeczka w górę, pozytywny komentarz pod filmem, subskrypcja, żebyś był na bieżąco z tym, co się dzieje na kanale, a my widzimy się prawdopodobnie jutro w kolejnym odcinku, w kolejnym materiale, bo również przygotowałem dla Was coś bardzo interesującego. Tym żegnam się z Wami i widzimy się jutro. Pozdrawiam, cześć!